dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Tis the season, watch out, look around, something's coming, coming to town, coming to your town. Always go for coming to your town, something magic in the night. Dzień dobry, witamy wszystkich. My dzisiaj jesteśmy we Francji, w Oppenheim Outlets i wybieramy się na standardowo z nami Natalia, jest Natanek i Igorek znowu w pożyczonym mikrofonie, ale strasznie wieje, więc nie wiem, czy będzie mnie w ogóle słychać. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10, glistening once again, with candy canes and silver lanes aglow. It's beginning to look a lot like Christmas, toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Doubtful will talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well, the sturdy kind that doesn't mind the snow. Soon the bells will start, and the thing that will make them ring is the carol that you sing right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas. Right within your heart. It's beginning to look a lot like Christmas, Christmas, Christmas. Zobaczcie, z kim ja już jestem. Dzień dobry. Dobry wieczór. 18 jest. Jest 18. No my właśnie z Natalią wróciłyśmy i przyjechaliśmy z Kubą do Obi, bo wracamy po Renifera. Gdzie Renifera? U nas nie ma Obi i właśnie u nas nie ma aż takich fajnych reniferów, więc właśnie weźmiemy... Ja idę po plastiki, nie po renifera. Tak, Kuba idzie po plastiki, a ja idę po renifera. Ten. Kuba. Ty chcesz takiego renifera? No, piękne są. A gdzie my go damy? Może być ten mały, nie musi być duży. A gdzie my go damy? A nie mogą być te ptaszki? Renifera już jednego masz. Opa. A co zrobisz z tym reniferem? No pójdzie na balkon. Chciałeś jakiegoś domowego, to ten jest domowy. Albo zobacz, bo jest jeszcze tam. To jest piękne, no nie? Tutaj są jeszcze ładniejsze te wystawy niż w tym. Niż w Bauhausie. Ktoś kupuje? Zobacz to, no. Cała ta szafka z tymi. Bierzemy? Które? Wszystkie. Zrobimy sobie taką wystawę w domu. No. No ale które? Mi się w sumie wszystkie podobają. Ale gdzie my to postawimy? Nie mamy na razie miejsca. Sofę wyrzucimy i zrobimy sobie taką wystawkę. No bo jest jeszcze taki, czerwony, z czerwonym tym reniferek. Tamten stojący jest fajny. Który? Ten śmieszny. No, a ten co robi szpagat? No też właśnie na niego patrzyłam, ale to do pokoju chłopaków fajne, a ten jest fajny tak do salonu.
Albo kolumny laserowe, laserobrazowe. Ty, jakie fajne. Nie widziałam tego wcześniej. A jak ją tu wyjąć? Aha. To jest na choinkę? Nie, no coś, a już kupiłam laski na choinkę. My już wyszliśmy z Obi, odstawiliśmy chłopaku i idziemy dzisiaj do kina. Mamy wychodne. Na Jumanji 3D. Tak, wybraliśmy film, który oglądałam już w języku polskim, żebym zrozumiała dobrze. I zaraz idziemy jeszcze do Chińczyka, bo film mamy dopiero o 11:15. 11:15, więc mamy jeszcze ile? Która jest godzina w ogóle? Czekaj. 20:41. No to mamy jeszcze 2 godziny do filmu prawie. Półtorej godziny. Więc idziemy na sushi. Jest 9, czyli 2 godziny, 2,5 godziny. Matematyka nie jest moją mocną stroną. No, to idziemy jeszcze na sushi. Tylko jak będą wolne miejsca w knajpie. A jak nie sushi, to... No to drugi Chińczyk pojedziemy zobaczyć. Tak, to pojedziemy do innego Chińczyka, zobaczymy. To pojedziemy gdzieś indziej, zobaczymy coś na szybko i gdzieś pojedziemy. Albo do... nie, pojedziemy do kina wtedy. Jak do Freiburga pojedziemy. Coś na pewno wymyślimy. Idziemy zobaczyć pierwsze tego Chińczyka. Panierowane krewetki i kurczaczka, a Kuby też nie za dużo. A tutaj mam jeszcze zamówę kulki. A Kuba ma krewetki? Krewetki, jakieś krokietiki i nie wiem, co to jest. My już jesteśmy pojedzeni. Mieliśmy iść tylko na sushi, ale była taka fajna opcja bufetu, że zapłaciliśmy raz za talerzyk i jedliśmy co chcieliśmy, ile chcieliśmy. Tam były desery, zupy, przekąski, obiady, wszystko. I ile to kosztowało? 33,90 dwa talerze. No, czyli 17 euro za... nie, tak? No, chyba tak. 17... nie, no, około 17 było... euro za osobę wychodziło właśnie za taki talerz, więc... fajnie. I jeszcze na pożegnanie dostaliśmy takie coś, ale jeszcze nie wiemy co to. Zaraz otworzymy, zobaczymy. Weź to otwórz jedno. Tu są jakieś zwierzątka wypisane. Kalendarz! Czyli dostaliśmy taki kalendarz z chińskimi... wydaje mi się, że to są chińskie znaki zodiaku. z wróżbami. I Kuba ma dzisiaj ten fajny... świąteczny sweterek właśnie misiowy i dzisiaj widziałam taki, tylko że niebieski z białym, ale powiem wam, że w tym outlecie, co byłam dzisiaj, był droższy. Tutaj są daty rocznikowe i ludzie urodzeni w tym w tym roku mają właśnie ten znak zodiaku. O, akurat pieska pokazuje. Mają ten znak zodiaku i tutaj jest właśnie napisane o tych osobach. Co oznacza to? Więc zaraz sobie zobaczymy nasze. Czekaj, najpierw zobaczmy mój, gdzie jest. Ale oni mają całkiem inne, popatrz. 96, 97, jesteś krowa. Serio krowa, pokaż. Gdzie? Bufel. Byk, a nie krowa. Bo chciał ze mnie zrobić krowę. Zobacz tak swoje życie, jak organizujesz, no to w niedługim okresie dojdziesz do majątku takiego. Dobrze organizuję życie. To jest mój rocznik? No. Świn. No, złote serce i harmoniczne życie. No, tu akurat bym się nie zgodziła. Kompletnie. Jestem tolerancyjny, ale nienawidzę, jak ktoś mi się sprzeciwia.
Tak, Kuba nienawidzi, jak ktoś mu się sprzeciwia, ale nie jest tolerancyjny. Jak nie? Jest jedną z najmniej tolerancyjnych osób, jakie ja znam, proszę cię. Dlaczego? Nie jesteś tolerancyjny. A dlaczego? Dobra, my mamy jeszcze godzinę do filmu. Ponad. Ponad, więc próbujemy zorganizować sobie dalej czas, ale pada. Zaczyna padać, w sumie dopiero kropi, więc nie wiem, gdzie pójdziemy. Może przesiedzimy po prostu tam godziny w kinie, żeby nie mognąć, bo do samochodu już mamy daleko. Może odwieziemy samochód pod dom i przyjdziemy tutaj pieszo. Nie, bo nie będziemy się chciało iść taki kawał, jak będzie padać. Dobra, ja chowam kamerę, bo mi moknie, więc jak coś wymyślimy, to damy znać, a jak nie, to spotkamy się dopiero w kinie. Tief unter dem skandinavischen Dorf erleben spektakuläre Shows, rasante Achterbahnfahrten und lass dich von magischen Eiskulturen verzaubern. Buche jetzt deinen Winterzauber im besten Freizeitpark der Welt. Europa-Park. Seid gewohnt.